Sandra, to wzbiliśmy się dość wysoko na koniec naszego sobotniego spotkania. Jak się czujesz na Willow wcześniej? Ty już tu kiedyś byłaś, ale widzę, że... Jezu, drodzy państwo, ona się trzęsie. Michał, nie bujaj dodatkowo. Szanowni państwo, naprawdę... Ale jeszcze wiatr wieje. Wiem, czuję to. Ale powiem państwu, że fantastyczna atmosfera sprawia, że zapominamy trochę o tym, że właśnie stanęliśmy w miejscu. I Mateusz, nie wstawaj. Nie wstawaj. Nie. Nie bujaj tak, Sandra, i nie dotykaj tak tych drzwi mocno. Słuchajcie, my mieliśmy tak naprawdę, szanowni państwo, nagrywać z tej drugiej atrakcji, którą teraz właśnie państwo widzicie, którą pokazuje nasz operator Mateusz, który notabene, Michał, chyba możemy powiedzieć, ma dziś urodziny, więc składamy mu też, korzystając z tej fantastycznej okazji, życzenia. Składamy, ale jednocześnie, Sandra, prosimy, żebyś nie zmieniała tematu, miała się powiedzieć nam o swoich wrażeniach. Ale rzeczywiście, tak mocno buja. Mocno buja, ale my się nie dajemy i, szanowni państwo, zapraszamy was do tego, abyście dołączali nieustannie do wydarzenia Żagle 2021. Zaznaczamy, że to nie koniec atrakcji. My będziemy tutaj jeszcze jutro. Ty, Michale, będziesz... Ja będę, tak. Sandra już ma wolne w niedzielę. Tak. Jutro dalsza część atrakcji Żagli 2021. Dalsze doznania kulinarne, muzyczne. I co jeszcze w programie? Czy ja myślę, że tych atrakcji jest ogólnie na Żaglach przygotowanych tak dużo, że zarówno osoby, które po prostu przyjdą pozwiedzać, czy to dar młodzieży, czy inne jednostki z Litwy, z Rosji, z Hiszpanii, na pewno będą miały co robić, ale nie wiem jak ty, ale mi się podoba, że ogólnie jest tutaj czuć atmosferę... trochę wieje, trochę buja. Taką atmosferę życia w mieście. Tak. Atmosfera życia w mieście jest tutaj. My się śmiejemy, proszę państwa, ale myślę, że to też jest urok tego nagrania, które teraz się odbywa. A spojrzysz w dół? Czegóż tam szukać, drodzy państwo? Po co ryzykować? Myślę, że takie nagrania też oddają atmosferę bezpośrednio tego, co się tutaj dzieje. My, przechadzając się przez uliczki tutaj na Łasztowni, zaczepiając ludzi, rozmawiając z wami, uczestnikami Żagli, wypytywaliśmy właśnie o te emocje, bo chyba tego najbardziej brakowało w tych ostatnich, dość ponurych miesiącach bez eventów. Michał, nie śpisz. Ja mam takie momenty, że się trochę zawieszam, ale to jest naprawdę wysoko. Podsumowując, na początku dzisiaj naszego spotkania mówiliśmy o tym... Okej. Mówiliśmy o tym, że jeżeli... że możecie na YouTubie wskazywać, czy Sandra powinna zaśpiewać, czy powinna wejść na karuzelę... Doszliśmy do wniosku, że to będzie takie rozwiązanie kompromisowe, że nie wejdziemy na tamtą 80-metrową i chyba dobrze, bo biorąc pod uwagę, jak my się zachowujemy, to tam na 80-metrowej byłoby inaczej. Dziwnie, ale też dodajmy, że ten challenge, który zapowiedzieliśmy dziś o poranku, dotyczył tego, że jeżeli państwo zagłosujecie za tym, aby Michał zaśpiewał jedną z piosenek gwiazdy Cleo, która jest gwiazdą Żagli 2021, której właśnie teraz kończy się chyba koncert na Netto Arenie, a druga opcja to było właśnie wdrapanie się na tę wysoką atrakcję. Kompromisem jest nasza podróż po Will of Szczecin i może, żeby już temu kompromisowi stało się zadość, może wspólnie zanucimy jakąś... Powiedziałeś, że sama zaśpiewasz. To miała być taka muzyczna zagadka, proszę państwa, bo stąd widać dom, więc daleko stąd dom, więc w sercu mam go i chcieliśmy, żebyście państwo odgadywali... Michał! Odgadywali dalsze części tych piosenek razem z nami, bo w tym momencie my udajemy się już na ląd i będziemy zaczepiać was i prosić o to, żebyście razem z nami nucili piosenki Cleo. Zanim Sandra dowie się, że robimy jeszcze jedno kółko do góry, to już się z wami pożegnajmy. Żagle 2021 trwają nadal. Świetnie się bawimy, cały wieczór, wesołe miasteczko, mnóstwo atrakcji i widzimy się jutro przez całą niedzielę. Do zobaczenia. Ha!